Witamy na targach Motoshow w Poznaniu. Nazywam się Krzysztof Madaliński. Ostatni raz widzieliśmy się na imprezie w Warszawie po publikacjach w Motogenie. Ogromnie wzrosło zainteresowanie naszym motocyklem Junakiem 800. 800 jest nową pozycją i jest to takie przełamanie stereotypów związanych z azjatyckimi motocyklami. Jedziemy z pojemnościami w górę, tak jak obiecywaliśmy wszystkim zwolennikom Junaka. 800 oparta na silniku Quada, tajwańskiej produkcji. Motocykl ma wiele takich unikalnych wyposażeń, jak w przypadku motocykli. Jest przede wszystkim wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Jest to przekładnia ośrodkowa, stosowana tak samo jak w Maxi skuterach. Przekazanie na tył napędu odbywa się przekładnią pasową. Silnik jest chłodzony cieczą, zasilany układem wtryskowym. No jest to generalnie motocykl utrzymany w konwencji Chryslera. Jest trudno powiedzieć, dla kogo jest dedykowany. Jest to, myślę, taka nowinka. Wprowadzi troszeczkę zamieszania na rynku. Na pewno. Idealnie nadaje się dla ludzi, którzy mają doświadczenia w Maxi skuterach. Są przyzwyczajeni do przekładni automatycznych. Ale myślę, że powolutku przekonają się też ludzie, którzy jeździli tradycyjnymi rozwiązaniami w motocyklach. Ma wiele takich fajnych nowinek. Odpalany jest z karty zbliżeniowej. Myślę, że to jest też wyposażony motocykl. Jest wsteczny bieg. Przy niewielkiej masie motocykla 240 kg na pewno też będzie pomocny ten wsteczny bieg przy manewrach parkingowych. Zbyt wiele na temat osiągów nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć. Jednostka o pojemności 800 cm sześciennych musi generować około 70 koni. Trudno nam powiedzieć, jak to się będzie przekładało na walory jezdne, ponieważ nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń wynikających z testów. A pewnym warunkiem takim jest tutaj ta przekładnia automatyczna, która może się troszeczkę inaczej zachowywać niż w przypadku klasycznych rozwiązań manualnych. Wszystkie informacje znajdziecie albo w Motogenie, albo na naszej stronie internetowej junak.com.pl.